Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. O parlamencie mówić będziemy, o tym, w jaki sposób będą układały się siły w polskim parlamencie. Zjednoczona prawica, ale i na lewicy są kłótnie. No ale tutaj poważne wyzwanie przed parlamentarzystami Solidarnej Polski. Oni twierdzą, że nie poprą funduszu odbudowy. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, także ci decyzyjni, wysoko postawieni w strukturach partii, mówią, jeżeli politycy Solidarnej Polski zagłosują przeciw funduszowi odbudowy, czyli przeciw tym pieniądzom, które mają trafić do Polski z Unii Europejskiej na tak naprawdę odbudowę gospodarczą po kryzysie wywołanym przez pandemię. Miejmy nadzieję, że po kryzysie, bo przecież pandemia jeszcze w naszym kraju całkiem poważnie mocno się trzyma. Mówią, że jeżeli zagłosują inaczej, wtedy będą poważne konsekwencje polityczne ich czekały. Jak to będzie wyglądało i kim można by zastąpić polityków? Nie mówię, że Solidarnej Polski, ale czy w grę wchodzi wymiana, podmiana parlamentarzystów? Kukiz 15, czy dołączy do Zjednoczonej Prawicy? Na to pytanie odpowiadał sam Paweł Kukiz. Pan powiedział tak, PiS ma mentalność bolszewicką, a pan dzisiaj idzie do tego PiSu i mówi, to pohandlujmy, ja poprę waszą ustawę, jeśli wy wcześniej poprzecie moją. Pan z bolszewikami chce się dogadywać. Ja poprę waszą ustawę, a wy poprzecie taką, jedną z tych moich ustaw, która niweluje, czy w jakiś sposób ten rys bolszewicki we wszystkich partiach znosi. Jak to może wyglądać i czy Paweł Kukiz odzyskuje swoją siłę, swoją pozycję dzięki takim pytaniom, które dziś także my stawiamy, czyli czy Kukiz dogada się, porozumie się z Jarosławem Kaczyńskim. Doktor Bartosz Liński i profesor Henryk Domański naszymi gośćmi. Raz jeszcze witam, dzień dobry. Panie doktorze, co pan sądzi na ten temat? Czy Paweł Kukiz wejdzie w sojusz z Prawem i Sprawiedliwością? Myślę, że nie. Chociaż pamiętajmy, że tak naprawdę życie parlamentarne w polskim Sejmie to wypadkowa wielu takich egzotycznych koalicji ad hoc, bazujących na właśnie poparciu poszczególnych ustaw, ewentualnego wyjścia z sali plenarnej w ważnych głosowaniach. I tutaj oczywiście Jarosław Kaczyński musi mieć na względzie to, że Paweł Kukiz no, jest mu w niektórych kwestiach bliższy niż, no, można powiedzieć, taki prężący muskuły Zbigniew Ziobro. Prawdą jest to, że jeżeli Solidarna Polska nie poprze tego głosowania w sprawie planu odbudowy, Jarosław Kaczyński będzie musiał ukarać Solidarną Polskę. I może być tak, że faktycznie będziemy świadkami kolejnego kryzysu rządowego, i że Jarosław Kaczyński z hukiem wyrzuci ministrów, wiceministrów z ugrupowania no, ministra sprawiedliwości. Natomiast pamiętajmy o innej rzeczy. W polskim systemie politycznym, w polskiej historii najnowszej mamy wiele przykładów, że można mieć rząd mniejszościowy i rządzić dość komfortowo. Pamiętajmy, że jednak posiadanie prezydenta z własnego obozu, posiadanie większości w Trybunale Konstytucyjnym oraz posiadanie kontroli nad w jakimś sensie Sądem Najwyższym bardzo ułatwia rządzenie. Zresztą myśmy tak zobaczyli, ilu premierów w polskich historii III RP miało taki komfort posiadania samodzielnej większości, to nie znajdziemy ich wielu. Więc można powiedzieć, że nawet gdybyśmy potraktowali to, że za parę tygodni rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy będzie rządem wyłącznie PiSu i Porozumienia Jarosława Gowina, to i tak 6 lat mieli komfortu, co już jest rekordem Polski. Czy rzeczywiście tak komfortowa sytuacja jest dzisiaj na Zjednoczonej Prawicy w tym obozie i jeżeli patrzymy na sposób rządzenia, bo to prawda, co powiedział pan doktor, ale nad Trybunałem Konstytucyjnym, czy nad rządem, czy nad Sądem Najwyższym czyha jeszcze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i opozycja całkiem sprawnie te kwestie rozgrywa. Panie profesorze. Wydaje się, że można rządzić rządem mniejszościowym, można dobrze funkcjonować, zwłaszcza jak się ma prezydenta swojego, ale taka sytuacja miała miejsce w latach 2005-2007 i to nie ułatwiało jednak sytuacji, tak jak to porównamy, prawda? W końcu doszło do tego, że doszło do przyspieszonych wyborów, które PiS przegrał i ta przegrana z 2007 roku wydaje mi się rzutuje w dalszym ciągu. Tak. Chyba wisi jak pewne odium nad Prawem i Sprawiedliwością i chyba nie doprowadzi do tego, żeby Jarosław Kaczyński i liderzy PiSu zdecydowali się na
rządzenie w ten sposób. Można tak rządzić teraz, ale jeżeli chodzi o kontynuowanie tego stylu rządzenia, to wydaje się, że to raczej obniża szanse PiS-u, no bo no to pokazuje, na rząd mniejszościowy nie warto głosować będzie w 2023 roku. Tak sobie może myśleć przeciętny obywatel, no bo pokazują w ten sposób swoją słabość. Natomiast ja myślę, że ten przypadek pana Kukiza. Pan Kukiz jest pewnie traktowany jako w tych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim jako rodzaj pewnego szantażu czy pogrożenia palcem w Solidarnej Polsce. Co będzie? Że my jesteśmy w stanie zawsze was zastąpić, że to będzie rodzaj substytutu za was, jeżeli się na to zdecydujecie, bo to jest nie do pomyślenia, żebyśmy byli razem w sytuacji, kiedy głosujecie przeciwko. Natomiast komentarz jeszcze dotyczący Solidarnej Polski. Ja myślę, że Solidarna Polska ustawiłaby się, gdyby w dalszym ciągu podtrzymywała tą swoją decyzję nie głosowania za funduszem, na bardzo niedobrej pozycji, myślę w odbiorze społecznym, no bo to jest jednak ten fundusz ma wzmocnić pozycję Polski, być elementem wydobycia się z tej pewnej zapaści, z tego kryzysu. Zostałoby to niezwykle źle odebrane. Jeszcze bardziej pogorszyłoby notowania Solidarnej Polski, które w tej chwili są niezwykle, ale to niezwykle umiarkowane, gdyby to można było powiedzieć łagodnie. No i w gruncie rzeczy, na czym miałby polegać interes Zbigniewa Ziobry i jego kolegów z Solidarnej Polski, żeby wychodzić i co? I wtedy są skazani prawie że na niebyt, wydaje mi się. Więc sytuacja jest rzeczywiście złożona. Dlaczego w ogóle do tego dochodzi? No dochodzi do tego po aż tylu latach rządzenia, że w ramach tak dużego obozu, jakim jest Zjednoczona Prawica, prawdopodobnie do tych tarć musiało dojść. No taka jest logika chyba funkcjonowania systemu politycznego, także to nie powinno zadziwiać. Natomiast tak jak gdyby się zgodzić z tego typu rozmowaniem, jak tutaj przedstawiamy, no to są jednak dawałbym większe szanse na utrzymanie się tego układu sił, tak jak w tej chwili obecnej, traktowałbym te rozmowy z panem Kukizem jako właśnie coś w rodzaju takiego łagodnego szantażu. Natomiast nie doprowadzi to do jakiegoś rozbicia, do wychodzenia, czy to porozumienia, czy Solidarnej Polski z obozu. No właśnie, czy te tarcia, rysy na pancerzu Zjednoczonej Prawicy doprowadzą rzeczywiście do wcześniejszych wyborów, tak jakby tego chciała? Między innymi Platforma Obywatelska, bo mówiła o tym na jednej ze swoich konwencji bardzo mocno, że naciskając, stawiając jakby na to, że to jest jeden ze scenariuszy, który pomógłby opozycji przejąć władzę. Pamiętajmy, że na tej samej konwencji, jakkolwiek to nazwać, połączono także siły, nawet mimo wolnie właśnie partii także lewicowych, wrzucając je w jedno i mówiąc, my jesteśmy alternatywą i jedną z opcji przejęcia władzy są wcześniejsze wybory. No i pytanie jeszcze, które nam umknęło, czy Paweł Kukiz paradoksalnie może być wzmocniony na tej sytuacji, na tej próbie szantażu, jakkolwiek zakłada Jarosław Kaczyński, czy Paweł Kukiz będzie umiał wykorzystać tę okazję, panie doktorze? No, zakładając, że jednak to political fiction, jakim są wcześniejsze wybory, na których nie zależy nikomu, dosłownie. W sensie nikt nie chce wcześniejszych wyborów. Gwarantuję, pani redaktor, naszym widzom, że gdyby przyszło co do czego w głosowaniu w polskim Sejmie, to by posłanki i posłowie wszystkich partii politycznych zapomnieli, gdzie jest sala plenarna głosowań. Prawda? Nie jest to w interesie ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej, ani Lewicy. Jest jedyna partia, która może tym zyskać. I nawet nie jest tak naprawdę partią. Mówimy o ruchu Szymona Hołowni. Prawda? Bo nawet gdy Platforma tak parła do tych wcześniejszych wyborów, to jest wysoka szansa na to, że Platforma tych wyborów nie wygraby na opozycji. Prawda? Że jednak tym liderem do układania rządu anty-PiS byłby Szymon Hołownia, nie Borys Budka, nie Grzegorz Schetyna, nikt z ważnych postaci Platformy Obywatelskiej, prawda? I tutaj w związku z tym oczywiście Borys Budka może napinać te muskuły, zapominając o jednej bardzo ważnej rzeczy. No już wspólna lista anty-PiS przegrała wybory, których nie miała prawa przegrać. To były wybory europejskie, kiedy Koalicja Europejska przegrała z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast Paweł Kukiz, to przecież odpowiadając na pani redaktor pytanie, musi mieć na uwadze to, że bez PSL-u, na tym rozbracie PSL-u i Kukiza stracili zarówno ludowcy, jak i kukizowcy. Innymi słowy, jeżeli Paweł Kukiz widzi się w kolejnej kadencji Sejmu, to w pewnym momencie będzie musiał podjąć jakąś decyzję dotyczącą zasilenia jednego z większych graczy.
I tutaj oczywiście Jarosław Kaczyński ma na uwadze słabości tego rozwiązania. No właśnie wyciąganie tych wszystkich wystąpień o politycznej bolszewi to byłby prezent dla partii opozycyjnych. Innymi słowy, wtedy chociażby Lewica mogłaby tak sobie zapętlić, prawda, Pawła Kukiza, który mówi permanentnie coś przeciwko PiS-owi i puszczać to w nieskończoność. Więc Jarosław Kaczyński może dojść do wniosku, że to po prostu gra jest niewarta świeczki i po prostu skaże Pawła Kukiza na polityczną banicję i to będzie koniec kariery politycznej po dwóch kadencjach tego polityka. Jak to będzie wyglądało do 2023 roku, panie profesorze, co jeszcze przed nami? A ja jeszcze, jeżeli chodzi o pana Kukiza, jego karierę polityczną, mam taki komentarz, że się zastanawiam, czy mu rzeczywiście chodzi o przeforsowanie tych swoich projektów dotyczących chociażby referendum i przeprowadzenie tego i potraktowanie tego jako argumentu. No przez cały czas o tym mówi, prawda? I przy koalicji z PSL i teraz przy ewentualnych rozmowach z PiS. No więc, ale problem jest, czy jemu rzeczywiście chodzi o to, czy jemu chodzi o to, żeby po prostu pozostać w polityce. On to, wydaje mi się, że on to raczej traktuje jako sposób na życie. On chyba zdaje sobie sprawę z tego, że on już nie odegra takiej roli jako partia polityczna Kukiz. To nie będzie powrót do 2015 roku. To jest niemożliwe, chociażby przez te wolty, te przechodzenia między różnymi partiami. Jest traktowany jako ktoś, kto się liczy, jako sympatyczny facet, wydaje mi się. Jest bardzo pozytywnie odbierany, chociażby z tego względu, że robi wrażenie takiego polityka, niby polityka, któremu nie zależy, bo przecież on ma, no nie zabiega tam o żadne pieniądze, prawda? Tak, tak, na funkcjonowanie w ogóle. To nie jest element jego kariery zawodowej, on ma całkiem inną karierę zawodową i to bardzo dobro. W związku z tym będzie odbierany, on zdaje sobie z tego sprawę pozytywnie, jako ktoś taki, kto jednak jest w dalszym ciągu z zewnątrz, natomiast takich ambicji do odegrania jakiejś roli nie ma, ale jest dobrym partnerem, jeszcze wracając do tego wątku naszego, dobrym partnerem dla Jarosława Kaczyńskiego. Jarosława Kaczyńskiego jest dobrym argumentem przeciwko Solidarnej Polsce i tak to się będzie toczyło. Natomiast oczywiście całkowicie się zgadzam z panem doktorem, że to nie jest w interesie żadnej partii politycznej, a zwłaszcza Platformy, żeby wchodzić w przyspieszone wybory, przecież Platforma przegra te wybory. Wszystko na to wskazuje, że na drugim miejscu będzie pan Hołownia raczej. W związku z tym zgadzam się, że Platforma zrobi wszystko, żeby do tego nie doprowadzić. Nie teraz. To nie jest 2007 rok. Już w tej chwili, no ci, którzy pamiętają rządy Platformy, doskonale wiedzą, że to się nie powtórzy. W 2007 roku Polacy mogli uwierzyć, że to będzie rzeczywiście nowe otwarcie. Teraz to coś takiego w ogóle nie funkcjonuje. Pytanie, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości w takim razie przestaną się tego tak mocno obawiać, bo o tym też pan mówił, panie profesorze, że to odium jest i politycy PiS-u pamiętają, tego się obawiają, jakby wcześniejszego zakończenia rządów, rozbicia koalicji rządzącej. Panie doktorze. Mnie się zdaje, że ten efekt odium oczywiście działa na Prawo i Sprawiedliwość i to jest jeden z głównych argumentów przeciwko i zrobią wszystko, jeżeli nawet Jarosław Kaczyński chciałby powtórzyć taką sytuację, ale ja też w to wątpię, jest to polityk doświadczony. Ale tutaj wchodzi w grę wiele innych takich elementów związanych właśnie z pewnym dyskomfortem. Jeżeli się robi przyspieszone wybory, no to się pokazuje własną słabość, no to widocznie nie potrafi się jakoś rządzić. I te wszystkie plany pisowskie, przecież ten program socjalny, zupełnie przeorientowanie polskiej polityki, to w ogóle zeszłoby na drugi plan i ludzie przestaliby w to wierzyć. Także to nie w interesie. Swego czasu, gdy Paweł Kukiz był jeszcze w polskim Sejmie, bardzo mocno zawiązał, jakby można powiedzieć, przyjaźń z Pałacem Prezydenckim. To też jedna z kwestii dziś gdzieś tam, która odeszła już w cień. Ale o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Porozmawiamy o tym już z przedstawicielem Pałacu Prezydenckiego właśnie, czyli rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy, Błażejem Spychalskim. A panom bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za opinię i za komentarze. Bartosz Rydliński i Henryk Domański naszymi gośćmi. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu za uwagę. Do zobaczenia za chwilę.